Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w rozmowie dnia po raz kolejny Melissa Darwood. Witam Cię serdecznie, Meliso. W dalszym ciągu pod pseudonimem. Proszę Państwa, Melisę Państwo poznaliście jakiś czas temu, kiedy opowiadała o swoich książkach z gatunku fantasy. Fantasy, które mnie wciągnęło, a ja szczerze mówiąc nigdy nie podejrzewałam siebie o to, że może mnie to zafascynować. Świetnie napisane, mówię tu konkretnie o Pryncypiu, bo to czytałam. Świetnie napisane, zaskakujące. Zaskakujące dla mnie samej, bo myślałam, że to nie jest moja bajka, a jednak nie mogłam się od tej nie mojej bajki oderwać. Meliso, jak się to zaczęło? To jest początek, Larista. Później było Pryncypium, kolejne Luonto, nie widzę tytułu, Tryon. Oraz Larista Wysłannicy. Wznowienie, dodatkowe elementy, nie powiemy jakie, żeby nie wyspoilerować, ale wzbogacona wersja. Kiedy zaczęłaś pisać i dlaczego fantasy? To znaczy, może zacznę od tego, że to nie jest takie typowe fantasy, takie twarde. Tu jest też dużo romansu, tak, dużo miłości. Tu jest dużo romansu, to są też trochę filozofii. W niektórych książkach, na przykład w Tryonie, pojawiają się elementy psychologiczne. Tak naprawdę, więc te powieści są takie multigatunkowe, tak? Występuje wątek fantastyki. No, zaczęło się od tego, że pisałam kiedyś pamiętnik. I Larista to, można powiedzieć, to są takie odzwierciedlenie moich jakichś marzeń, przemyśleń z czasów nastoletnich. A że w pewnym momencie w Polsce pojawił się taki boom na książki dla nastolatek z wątkiem fantasy, postanowiłam spróbować sił, spisać to, co miałam, dodać trochę takich elementów współczesnych i tak powstała Larista. I jak już się wciągnęłam jak gdyby, w to tworzenie fabuły, w to pisanie, no to ciężko mi było pożegnać się z tym i powstawały kolejne powieści. Powiedziałaś, że jest to taka multigatunkowość i rzeczywiście, proszę Państwa, tak jest, ponieważ Ty balansujesz na granicy dwóch światów, świata rzeczywistego i tego świata fantasy. Bohaterowie żyją tu i teraz, pracują w korporacjach, ale nie są zwyczajnymi ludźmi, mają nadprzyrodzone moce, o czym przekonujemy się, wchodząc w tę historię. Tak było w Pryncypium i tak podejrzewam jest w każdej innej książce. Tak, akurat tutaj w Pryncypium miałaś kontakt z bohaterami starszymi niż w pozostałych powieściach. W pozostałych książkach główni bohaterowie się uczą, tak? Uczą się w szkole średniej i tak jak powiedziałeś, spotykają się z tym na granicy tych światów, rzeczywistym i fantastycznym. To znaczy, że Twoimi odbiorcami, adresatami jest młodzież. To znaczy młodzież, natomiast nie tylko, ponieważ mam bardzo dużo czytelniczek, 25+, i one się zaczytują w tego typu literaturze, bo to jest być może jest to literatura fantasy, ale ona jest lekka, tak? Ją się pochłania, ją się szybko czyta, czasami w jeden, dwa wieczory, w wakacje. I ona tak odrywa nas od rzeczywistości. Bardzo często dziewczyny wspominają czasy nastoletnie, tak? Wyobrażają sobie, jakby to mogło być, tak? Jak gdyby one były na miejscu głównych bohaterów. Więc tak naprawdę moja grupa docelowa to jest tak od 13 roku życia, na przykład w przypadku Luonto. Wzwyż. Zależy kto jak się czuje młodo. Tak? Nie będziemy nikomu zabraniać. Jeżeli ktoś ma troszkę więcej lat, też może po to sięgnąć i poczuć się zaskoczonym, tak jak ja. Tu jest dużo humoru. Twoi bohaterowie mają poczucie humoru, również na własny temat. Mają dużo wrażliwości i sporą potrzebę miłości. Uważasz, że ten temat jest wiecznie żywy, czyli miłość, jej brak, jej pragnienie. I wierzysz w to, że jest jakiś świat poza tym rzeczywistym? To znaczy tak, jeżeli chodzi o tą pierwszą część pytania, tak? Jeżeli chodzi o miłość. Bo ty łączysz właśnie tych ludzi ze sobą, którzy są na granicy światów. Oni zakochują się w sobie i decydują się związać bez względu na różnice, jakie ich dzielą. To znaczy, jeżeli chodzi właśnie o samą miłość, tak, to wierzę w coś takiego, że każda osoba chce być
kochana, tak? I no każdy chce być w jakiś sposób podziwiany, adorowany, tak? I jeśli chodzi o płeć przeciwną, albo tą samą, albo jest to miłość matki do dziecka, tak? Albo miłość równolatków. Jeśli chodzi z kolei o zjawiska nadprzyrodzone, no to wierzę w to, że oprócz tego, że tutaj my jesteśmy, to coś, coś wokół nas jest i wierzę, że nic się nie dzieje bez przyczyny, że istnieje jakiś świat poza i wszystko, co nas spotyka, choć czasami nam się wydaje, że może być tragiczne, to jest uzasadnione. I ma swój porządek i czas wszystko, tak? I dzieje się przypadkiem, czy nie? Nie. Nie. Ma się nie dzieje porządek i czas, czyli nie przypadkiem. Tak. Piszesz pod pseudonimem. Ja teraz pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie, które pochodzi z twojej strony. Przybrany pseudonim pozwala mi zatrzeć granice między rzeczywistością a fikcją literacką. Tak jest? Tak jest. Na początku też powody były takie bardziej przyziemne, że tak powiem. Pracowałam zawodowo. Nie za bardzo chciałam, żeby mój pracodawca wiedział, że zajmuję się pisaniem książek, tego typu też literatury. I natomiast też zawsze chciałam zachować tą swoją prywatność. Tak? Czytelnicy znają mój wizerunek, tak? Jestem obecna w mediach społecznościowych, natomiast jestem obecna tylko ja, nie moja rodzina. To jest jak gdyby część taka dla mnie pozostawiona. Moi znajomi, jacyś tam sąsiedzi wiedzą, że jestem pisarką, tak? Natomiast no, dużo z tej części takiej prywatności chciałabym pozostawić jednak dla siebie. I słusznie. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się na rozbudowanie tej historii? To znaczy przede wszystkim do głowy przyszło mi wznowienie, ponieważ ta Larissa... Tu mamy debiut, tak. A tu mamy wznowienie debiutu w wersji rozszerzonej. Tak. Larissa, debiut, on się wyprzedał tak mniej więcej w 2016-2017 roku. No i dziewczyny, czytelniczki pisały do mnie, że one by chciały nabyć tą książkę, nie mają gdzie. Są tylko egzemplarze, takie pojedyncze sztuki gdzieś używane na OLX czy Allegro. I postanowiłam, no wydawnictwo Zielona Nasowa nie było zainteresowane tutaj wznowieniem. Szukałam wydawnictwa, które byłoby zainteresowane wznowieniem i ewentualnie wydaniem tomu drugiego Guerra, ponieważ no tutaj czytelniczki też oczekiwały tomu drugiego, natomiast ten tom drugi, one zapewne by chciały, żeby to była kontynuacja losów bohaterów z pierwszego tomu. Ja natomiast poszłam jakby krok dalej i poświęciłam ten tom drugi bohaterce z tomu pierwszego, ale jest ona przyjaciółką głównej bohaterki Zuzce. I dlaczego? Ponieważ no jest to postać bardzo charyzmatyczna. Ja czułam, że jej nie poświęciłam wystarczająco dużo uwagi w pierwszym tomie. Czułaś niedosyt. Tak, czułam niedosyt. Wiedziałaś, że ma potencjał i chciałaś to wykorzystać. Tak, bo to jest rewelacyjna dziewczyna, taka no dosyć silny charakter, zdecydowany, odważny. I jeśli chodzi o samo rozszerzenie Larissy, ja ją ogólnie zmieniłam, jeśli chodzi o styl, bardzo dużo, tak, bo no w międzyczasie pojawiły się inne powieści, ten styl ewoluował, stał się język bardziej plastyczny i usunęłam niektóre sceny, które wydawały mi się, można powiedzieć, zbyt infantylne, no jednak były zaciągnięte z mojego pamiętnika. Teraz, czyli dojrzewasz. Tak, ale teraz też inaczej patrzę na literaturę, tak, że to nie ma być tylko pamiętnik, to ma być jak gdyby no, dzieło literackie, jakaś fabuła, tak określona, przemyślenia bohaterki. I ponieważ w tomie tutaj, w pierwszym wydaniu Larissy, wszystko było pisane z perspektywy głównej bohaterki, Larissy, a bohaterów tak naprawdę było dwoje głównych, bo Larissa i Gabriel. Tak też postanowiłam Gabrielowi poświęcić więcej czasu troszeczkę też w wznowieniu i stworzyłam zupełnie nowe sceny z jego punktu widzenia pisane. I ponieważ tutaj Gabriel jest tym fantastycznym bohaterem, tak, można powiedzieć, troszeczkę związanym ze światem nadprzyrodzonym. Tak, tutaj są właśnie sceny z tego jego życia guardiańskiego, ponieważ on jest guardianem, a co to znaczy, to czytelnicy będą mieli wytłumaczone w książce.
To jest wyjątkowa książka ze względu na tematykę, jaką tutaj podnosisz, czyli pewnego rodzaju schorzenie. To znaczy schorzenie, Schorzenie mało popularne, na nie cierpi główna bohaterka. Mila, tak. Główna bohaterka Mila cierpi na osobowość wieloraką, tak? Inaczej zwaną rozdwojenie osobowości, osobowość mnogą. I Mila z pozoru jest zwykłą nastolatką, tylko ona bardzo często traci świadomość, kontakt z rzeczywistością. Tak naprawdę potrafi ocknąć się po tygodniu w jakimś innym miejscu, w ogóle nie wie, co się wydarzyło. Spotyka ludzi, którzy ją rozpoznają, ale ona ich nie rozpoznaje. No i pewnego razu Mila budzi się w takiej, można powiedzieć, sali więziennej. Obok niej stoi pretor, dosyć taki postawny, tajemniczy mężczyzna, ale też konkretny, który twierdzi, że Mila trafia do zaświatów, do tryonu. I czyli nie żyje. Nie żyje, czekają proces, ponieważ jest oskarżona o zabicie swojego męża i popełnienie samobójstwa, natomiast ona w ogóle nie kojarzy tych faktów, ponieważ ona nie pamięta w ogóle, że miała męża, tak? Bo kojarzy, że jest nastolatką. Innej osobowości. Tak, to się dopiero później okazuje, tak? Więc tutaj nie chcę też za dużo zdradzać, żeby nie zaspoilerować. Natomiast Mila pamięta, że jest 17-latką, natomiast pretor twierdzi, że ona jest 20-kilkulatką z mężem, tak, którego zabiła, jeszcze z tego popełniła samobójstwo. I no tutaj oni we dwoje wędrują w ostateczności po tryonie, żeby odnaleźć prawdę, tak, aby Mila stała się wolna. No w międzyczasie tutaj też oczywiście jest wątek romantyczny, tak. W tych zaświatach. Ale też nie tylko w zaświatach, bo tutaj akcja troszeczkę później zmienia kierunek. Ale to też nie mogę za dużo zdradzić, żeby była przyjemność czytania. Jak udowodnisz swoją niewinność, jeśli nie pamiętasz ostatnich 5 lat? Nie powiemy, czy się udało, czy się nie udało, żebyście Państwo mieli element zaskoczenia. Powiedz mi, gdzie można te książki kupić? To znaczy tak, jeżeli czytelnicy życzyliby sobie książkę z dedykacją, to można do mnie napisać maila, ja wysyłam takie książki z dedykacją. Widziałam, bardzo piękne. Dziękuję. Piękne paczuszki. Tak. Możecie mi Państwo wierzyć na słowo. Piękna dedykacja, to nie jest wyłącznie sam autograf, to jest parę ciepłych słów od autorki. Piękna paczuszka, ale przekonacie się o tym Państwo dopiero wtedy, kiedy zechcecie zamówić taką książkę dla siebie czy dla swoich wnuków, dla swoich dzieci. Są wakacje, to jest świetny czas na czytanie, każdy jest świetny na czytanie, ale wakacje dają nam dodatkowo troszkę czasu wolnego. Tak, tak więc no takie, bardzo często, tak jak wspomniałaś, wysyłam książki w formie prezentu, tak, zgłasza się ktoś do mnie, bardzo często na przykład chłopak kupuje dla swojej dziewczyny taki prezent i ja właśnie w książce piszę dedykację, jakiś cytat z danej powieści i pakuję, wysyłam, można się do mnie zgłaszać za pomocą mediów społecznościowych albo bezpośrednio na maila. Książki natomiast, jeśli ktoś sobie życzy bez dedykacji, bo nie lubi, jak książka jest pomazana przez autora, dostępne są w większości księgarni i stacjonarnie, i internetowo. A ty jesteś obecna na portalu społecznościowym, prywatnie i służbowo, że tak powiem. Znaczy głównie służbowo, tak, głównie służbowo, natomiast no, staram się tutaj no, i na Facebooku, i na Instagramie udzielać, dyskutować z czytelnikami, ta sfera bookstagramowa też jest mi bliska. Sama lubię robić zdjęcia książek, lubię czytać książki, więc tak staram się też zżywać z tą sferą, chociaż mimo tego, że jestem autorką, a nie bookstagramowiczem. Tak? Kto czyta książki, ten żyje podwójnie, a kto pisze książki? O, to ma nieskończoną ilość żyć. To prawda, ma nieskończoną ilość żyć, bo przecież każdy bohater to jest nowe życie. Oczywiście. Nowe życie pisarza poniekąd, bo to przecież on kreuje tego bohatera. Powiedziałyśmy o 3 książkach, właściwie o 4, ale jeszcze na zakończenie może parę słów na temat Luonto. Też bohaterką jest 17-letnia dziewczyna. Tak, i tutaj jest bohaterka troszeczkę taka zbuntowana. Jak to 17-latka. Tak, niepokorna, ma na imię Chloris. No Chloris ma taki problem, że ona jest uczulona na bardzo dużo produktów żywnościowych.
i nie za dużo tak naprawdę może jeść, a oprócz tego ma taki też mocny charakterek. Wysyłają ją rodzice do ciotki na wieś, żeby troszeczkę pobyła na świeżym powietrzu, ale ona woli przecież miasto, imprezy, znajomych. I w pewnym momencie, gdy jest tam na tej wsi, okazuje się, że jest trzęsienie ziemi, ona wpada do można powiedzieć, takiej szczeliny i ratuje ją pewien chłopak z tej szczeliny. I zabiera ją do krainy. I ten chłopak później zmienia swoją postać, mm-hmm. To też jest dosyć istotne. Zabiera ją do krainy Luonto, w której nie istnieje coś takiego jak alergia. Chloris tam jest zupełnie mm-hmm. zdrowa. Jest naturalne środowisko, świeże, zdrowa żywność, tak, niemodyfikowana w żaden sposób. I tak naprawdę Luontczycy, i to są osoby, które zmieniają postać, tak, tacy można powiedzieć zmiennokształtni, oni się nazywają homanilami, żyją tam w zgodzie z matką naturą. I Chloris dostaje pewną rolę od matki natury. Matkę naturę reprezentuje królowa, która zabiera również Chloris w taką podróż po życiu ziemskim, przedstawiając to, co się działo u nas, jeśli chodzi o środowisko, tak? Mm-hmm. Chloris wędruje z królową do Prypeci, do Czarnobylu. Jest na farmie drobiu, gdzie są mordowane kurczaki, jest na polu pszenicznym, gdzie traktowane jest pole opryskami. I to wszystko uświadamia jej, jak bardzo ludzie degradują środowisko i jak, w jakim w ogóle kierunku zmierza świat. I dowiaduje się, że matka natura już ma dosyć tego wszystkiego i chce ukarać ludzi, tak, zagładą świata. Czyli to jest takie przesłanie ekologiczne. Tak. Ta książka, oprócz tego, że jest ten wątek romantyczny, jest też dosyć sporo właśnie takich zabawnych sytuacji, to ma wydźwięk ekologiczny i ma też taki tak zwany plot twist, czyli nieoczekiwaną zmianę fabuły akcji, która no bardzo ciekawie była postrzegana przez niektórych czytelników, bo było ogromne zaskoczenie i tutaj rzeczywiście to zaskoczenie jest. Ja się staram w każdej mojej książce zaskakiwać czytelnika. Nie przedłużać niepotrzebnie, ta akcja u mnie troszeczkę jest taka, leci trochę na łeb, na szyję. Jest dynamiczna, to z tego względu, że młody czytelnik jest czytelnikiem niecierpliwym. Tak, to prawda, o szybko się nudzi. Tak, no to nie ma być w pustyni i w puszczy, które spowoduje, że przyłożymy głowę do poduszki, będziemy spać. Albo nad Niemnem. Na przykład. Tak. Chociaż nad Niemnem mi się bardzo podobał wątek romantyczny. Ale opisy przyrody już chyba troszkę mniej. Tak, no więc w moich książkach przyroda odgrywa znaczącą rolę. I w twoim życiu również. Tak, w moim życiu również. Natomiast ja poświęcam tej przyrodzie odpowiednią ilość czasu i jak gdyby korelacja jest odpowiednia, tak, że nie można się zanudzić. Tą książkę ma się łyknąć jedną noc, zarwać noc dla tej książki. Bardzo dobre podejście, zwłaszcza w przypadku ludzi młodych, co, jak słusznie zauważyłaś, którzy są niecierpliwi i zawsze gdzieś się spieszą, zaczekamy, aż będą dorośli, zobaczymy, jak będą gospodarować czasem. Nie wiem, czy to się zmieni, bo ja sama jestem niecierpliwa i ja bardzo często właśnie też porzucam książki, jak mnie nudzą, tak? Ja piszę książki też przede wszystkim dla siebie, a jak ktoś jeszcze chce je przeczytać, to super. Więc ja lubię szybkie książki, które mnie wciągają i właśnie dla których mogę właśnie zarwać noc. I jak mi ktoś pisze, że ojej, położyłam się spać dopiero o 7 nad ranem, bo nie mogłam się oderwać od twojej książki, to jest dla mnie największy komplement. Tak. To prawda, doskonale to rozumiem. Proszę Państwa, jeżeli Państwo macie ochotę przeżyć niezwykłą przygodę, wejść do świata, którego nie ma, nie znajdziecie Państwo tego miejsca na mapie, na żadnej mapie, ono istnieje wyłącznie w głowie autorki i dzięki temu, że tam zaistniało, możecie Państwo ten świat eksplorować razem z głównymi bohaterami. Możecie Państwo skontaktować się z Melisą Darut przez Facebook, Melisa Darut po prostu, zamówić książkę z dedykacją, zamówić książkę, by ją komuś sprezentować lub kupić w księgarni internetowej bądź w każdej innej księgarni w Łodzi. A na zakończenie pozwolę sobie zacytować Ciebie. Już to powiedziałaś, ale to jest niezwykle ważne. Piszę książki dla siebie i wszystkich czytelników, którzy czują się młodo.
poszukują w literaturze romantycznych uniesień, nieprzewidywalności, elementów nadprzyrodzonych, filozofii i psychologii, czyli ta multigatunkowość. Każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Pryncypium, Luonto, dobrze powiedziałam, Luonto. I Larista w dwóch wydaniach. To jest wydanie najnowsze, to jest debiut. Od debiutu minęło niewiele. 2013 rok, tak, czyli 5 lat. I mamy 5 pozycji, 6 już jest chyba gotowa. Tak, jesienią ma być wydana. Jeszcze są inne gotowe, ale tutaj proces wydawniczy troszeczkę trwa. Niezwykle płodna autorka z przeogromną wyobraźnią. Dziękuję. Melissa Darwood. Dziękuję pięknie. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.